ten projekt został jakby usunięty z budżetu. I teraz myśleniem niektórych radnych było to, że to automatycznie wróci w roku następnym, w następnym projekcie budżetowym. To, co było już kiedyś przegłosowane, przesądzone, zaklepane, znaleziono na to kwota. Chodzi tu o ulicę Kalinkową, krótko mówiąc, która wypadła z budżetu roku poprzedniego na skutek pilnej potrzeby zwiększenia kwoty inwestycyjnej na wykonanie trasy średnicowej. Pan telefon odgała. Dokumentacja na Kalinkową. Jest dokumentacja na Kalinkową. Szukamy w tej chwili źródła finansowania, aby Kalinkową wprowadzić. Rzeczywiście jest to ważna ulica, gdzie jest duży ruch komunikacyjny, jest w złym stanie technicznym, natomiast na chwilę obecną jest brak środków finansowych, aby generalne ramy czy modernizację tej ulicy przeprowadzić, natomiast jesteśmy gotowi dokumentacyjnie. Mamy wszelkie uzgodnienia i tylko tego typu środki. Panie dyrektorze, jaki kosztorys opiewana jaką kwotę? Około 5 milionów złotych potrzebujemy środków na generalny remont ulicy Kalinkowej. Jak tylko tego typu środki, czy możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania, choćby z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych się pojawi, tego typu zadanie będzie jako jedno z priorytetowych realizowanych.